Witam cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Paweł Salamocha, a jest to kolejna audycja z cyklu Polski Wall Street na falach radiowych w kontestacji. Dzisiaj tematem podcastu będzie takie sformułowanie o krok od tragedii, a scenariusz do nagrania tej audycji podsunęło samo życie. I bynajmniej nie jest to kpina z mojej strony, bo faktycznie je o zgrozo takie rzeczy dzieją się w naszej blogosferze. Temat podsunął mi jeden z moich zaprzyjaźnionych inwestorów. Wzięła, wziął on w zasadzie udział w pewnym konkursie. Oczywiście jest na tyle wykształcony, że wie, że to wszystko fake, ale swoim oczom nie wierzył. Wystarczyło napisać biznesplan dla już działającej spółki żeby ją przejąć. Wyobrażacie sobie? Takie rzeczy się dzieją. Można przejąć spółkę już działającą z dwoma punktami gdzieś tam w regionie Polski. Oczywiście biznes nie jest mocno wymagający, można nawet powiedzieć bardzo okazjonalny, ale nie zmienia to faktu, że ponoć jest to działający biznes. I mój zaprzyjaźniony inwestor pomyślał sobie, a spróbuję z czystej ciekawości. Nie po to, żeby przejmować, bo on ma co w życiu robić, ale już do takich rzeczy dochodzi, a więc chciał zobaczyć, czy to dzieje się naprawdę. No i o dziwo, chociaż mnie to mocno jakoś nie dziwi, wygrał. Dostał informację, że został wyłoniony jako laureat. Podejrzewam, że jako jeden z wielu jednocześnie wyłonionych, i bynajmniej na tym etapie nie spodziewam się jeszcze oszustwa. Tylko idziemy dalej. Tak, Kolejnym etapem było spotkanie się z właścicielem, aktualnym właścicielem spółki, no i dogadaniem pewnych szczegółów. I tu się zaczyna cały kabaret, ponieważ no, jeżeli ja bym miał przejmować jakąś spółkę, no to muszę zweryfikować jej wiarygodność, jej historię. Tak? Pamiętajcie, to nie jest przejęcie, Jakiegoś tam, nie wiem, pierdołka, ale mogą tu być jakieś zobowiązania. Jest to spółka dalej, nadal funkcjonująca, w tym momencie działająca. Dwa punkty, a więc możesz się domyślać, że mówimy o zatrudnianiu jakichś osób i wokół tego, bo zapomniałem najważniejszy element. Osoba, która proponowała przejęcie biznesu, jest jednym z czołowych przedsiębiorców i coachów biznesowych w Polsce na swoim fanpage'u często fotografuje się z tymi top the top, najlepszymi inwestorami i przedsiębiorcami z całego świata, a więc myślisz sobie, że jeżeli otrzymujesz taką propozycję od takiej osoby bardzo medialnej, no to raczej jest to dopracowane. No oczywiście do spotkania doszło w jakimś tam przydrożnym barze niedaleko dworca, a ten mój inwestor tam poszedł, oczywiście nie mówił Kim jest, czym się na co dzień zajmuje, po prostu napisał biznesplan i chciałby posłuchać tego na tym spotkaniu, co mu się oferuje. Nasz wielki coach nie przygotował się odpowiednio, a więc jak możecie się domyślać, choć podejrzewam, że i dla Was to jest, będzie bardzo szokujące, nie przyniósł żadnych dokumentów, które by potwierdzały, że taka spółka istnieje. Ja już nie mówię o rachunkach, o informacjach na, na, na temat kondycji tego przedsiębiorstwa. Generalnie chodziło o to, żeby przybić piątkę, no i pomarzyć sobie wspólnie, no i... Jak naj, co najważniejsze, no jeżeli jesteśmy wspólnikami, no to dogadać się na temat udziałów. Nieważne jakie ma firma dochody, czym konkretnie się zajmuje, jakie ma okresy, kiedy lepiej zarabia, bo skoro biznes okazjonalny, to musi być też tam, ten martwy okres, w, tym, w którym ta firma nie generuje zysku. To są wszystko szczegóły, o których możesz się dowiedzieć w momencie, kiedy podpiszesz umowę o przejęciu. No i w najważniejszy element, jak dzielimy dochody. Tak jak już wspomniałem przed momentem, to czysty kabaret, ponieważ nasz coach podczas spotkania generalnie, on przecież uczy ludzi przedsiębiorczości, uczy ludzi biznesu, a więc powiedział, że biznes powinien być etyczny. Podstawowa zasada. I tu nasz coach zachował się bardzo e, szczerze, ponieważ od razu powiedział, że generalnie biznes nie jest dochodowy. A więc spoko. Oddaje mi część biznesu, bo jak później się okazało, nie cały, ale część biznesu za darmo. A więc no dobra. Druga, drugi warunek przejęcia biznesu, no bo nasz coach wiadomo, nie chce mieć do czynienia z byle lamusami. Chce sobie w umowie, w paragrafie jednym zagwarantować, że generalnie ta działalność, pomimo iż jest na tym etapie niedochodowa, będzie funkcjonowała przez najbliższe 30 miesięcy pod karą grzywny 30 tysięcy złotych. Wyobrażacie to sobie? Nie zarabiacie, ale musicie przez, 3, przez 30 miesięcy utrzymać działalność. To nie jest tak, że jeżeli nie zarabiam, to nie tracę. Pamiętajcie, że jest jeden aktyw, którego za żadne pieniądze świata nie jesteśmy w stanie już wygenerować więcej. Jest to nasz czas, a więc tu dając taką ofertę, która mogłaby się wydawać nie do odrzucenia, ów Coach, ingeruje z butami tak naprawdę w nasze życie. No, ale dobra, przecież to my pojechaliśmy do niego na spotkanie, a więc dobra, nie ma sprawy. Co jest bardzo ważne? Musi być podział 66 do 33. Wyobrażacie sobie na pierwszym spotkaniu od razu, jeszcze tak do końca podejrzewam, że chociaż coach pewnie był na szkoleniach z zapamiętywania imion, a więc pewnie wie jak mój inwestor ma na imię, ale od razu podzielili się swoimi jakby udziałami. Mój inwestor bierze 66% i całą odpowiedzialność łącznie z prowadzeniem działalności jak i jej utrzymaniem przez 30 miesięcy. I dostaje za to 66% udziału, a nasz coach biznesowy 33%. No kurwa Branson. Wyobrażacie sobie? No ale co? To źle? źle? No, bardzo dobrze, no przecież Branson tak robi. A więc widać, że gość naprawdę jest nie podlada inspiracją, tak? Idąc dalej, mój inwestor widząc co mu się szykuje zaczął delikatnie się wycofywać z podjęcia jakiejkolwiek współpracy i co zrobił coach? No Powiedział mu, że on zainwestował swój czas, swoje pieniądze na to, żeby się z nim spotkać i ma stratę. I nad czym ten mój inwestor w ogóle się zastanawia. Jak myślicie, tak się wydarzyło, cała historia rozeszła się po kościach, tak? No bo nikt go nie zmusi do składania jakichkolwiek podpisów, aczkolwiek był ten element terminowości, że albo teraz, albo nigdy. No, ale umówmy się, przygotowanie coacha do sprzedaży albo oddania spółki, gdzie mogą być zobowiązania narosłe albo te przyszłe, tak. W stosunku do poznania człowieka na forum i zaraz zrobienia z niego swojego wspólnika, bardzo wiele mówi o tym coachu. A więc do czego zmierzam, żeby to tak jakoś spuentować? Ludzie, uważajcie, ja pamiętam, że mnie w szkole uczono czytać między zdaniami. Jeżeli ktoś mi mówił o czymś, to może od razu nie zakładałem, że chce mnie oszukać. No ale jeżeli sytuacja wydawała się tak kolorowa, no to gdzie kwichaczek? Umowy bankowe, umowy z telekomunikacją czy z odbiorem internetu już powinien nas nauczyć, że jednak trzeba patrzeć i sprawdzać to, co się podpisuje. Podsumowując całą tę sytuację, wydaje mi się, że prędzej czy później ten coach albo pójdzie o rozum do głowy, albo... Po prostu o nim zapomnimy. Eee, firmę pewnie znajdzie jakiegoś jelenia, któremu to sprzeda, odda i sprowadzi komuś na głowę problemy, wmawiając mu, że, że to jest jego wina, bo jest złym przedsiębiorcą. Przecież mu wychodziło, jak on, nasz coach, zarządzał tym biznesem. Ale to, co mnie bardziej smuci, to świadomość ludzi szukających szybkich pieniędzy. Im się wydaje, że faktycznie założenie pewnej działalności, wynajęcie lokalu i wstawienie tam człowieka, to już równa się działający biznes. Zapominają o tym, co jest najważniejsze, o dochodach. Rozmawiając o biznesach, często odnoszą się do skliw historii, do takich cnót jak odpowiedzialność, jak moralność, prawdomówność i coraz mniej biznesu w tym biznesie. Pamiętajcie, że nie ma darmowych lunchy, to co giełda pokazuje, biznes pokazuje i wszystkie wasze decyzje powinny być zawsze podejmowane w stosunku do tego, co będziecie robić i co z tego będziecie otrzymywać. To spowoduje, że na pewno w swoim życiu podejmiecie mniej tych złych decyzji. Przemyślcie to Dziękuję Wam za wysłuchanie tej audycji. Jeśli macie takie historie u siebie gdzieś, to zachęcam do ich opisania w formie komentarzy wśród, jako przestroga pod tym nagraniem. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to zapraszam o subskrypcji tego kanału i do usłyszenia w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam, Paweł Salamucha. Cześć.